płacą jej większe wynagrodzenie. A czy ja dobrze zrozumiałem, że ty jako rozmówcę do tego wątku moralizatorskiego i jakiegoś tam niemoralnego prowadzenia się fagaty, jako rozmówcę wykorzystałeś Nitro Zdyźniaka, tego Górskiego? Tak, bo on też robi w komentarzach. Ale i on się miał czelność wypowiadać na temat zachowań tej fagaty? Tak. Bardzo aktualna sprawa, to słucham. Fajnie. To skoro tutaj skoro wprowadziłeś, można zbliżenie? Bo i to ja nie będę nic komentował. Bardzo aktualna sprawa. Okej, okay, jestem ciekawy. Bo byliśmy w wątku lizania rosyjskiej ręki. Tak, chciałem właśnie dobrze, też proszę bardzo. Proszę bardzo. Zbliżenie na telefon Jacka, poproszę. Wojna przesyła 975 groszy. Do mikrofonu jakoś. Przyjdzie to do nas. Oby tak. Jeszcze coś? Pytanie brzmiało od jego widza. Wojska Rosji, czy to był dzień agresji? Wojska Rosji wkroczyły na tereny Ukrainy. Odpowiada Oby Siergiej, tak. Odpowiada Siergiej Nitro Zyniak. Oby tak. Jeszcze coś? To nie wymaga komentarza. Jeszcze coś? Mikołaj, chcesz mi powiedzieć, że nie działa w Polsce ruska agentura? To twierdzisz, że Siergiej. Ale nie bądźmy naiwni. Mówisz o polaryzacji i naprawdę skupiamy się na tym, że dziewczyna się tam bawiła dobrze z chłopakiem, albo inaczej, on się bawił dobrze z nią. Czyli uważasz to, co robi... Ale nie ma skali. Zadam ci pytanie. Nie można zestawiać tych dwóch spraw, a jeszcze bierzesz takiego typa, który mówi, oby tak, on życzy śmierci. A jakby ci Rosjanie tu weszli i zamordowali kogoś z twojej najbliższej rodziny? Na pewno masz kogoś, kogo kochasz. To też byś się podpisał pod tym, co on powiedział? Oby tak? Ale tu się nikt nie podpisuje. Ani ja się nie podpisałem, no właśnie, ani ale Mikołaj bierzesz go na rozmówcę, na moralizatora dotyczącego sprawy. On się wypowiada na temat, kto się jak prowadzi. Ja uważam, że z ludźmi warto rozmawiać, nawet nieważne, jakie by mieli poglądy. A co pan sądzi o Nitro? Ale wiesz, to jest tak... Jakbyś wziął Trynkiewicza na rozmówcę odnośnie molestowania dzieci. Nitro Zyniak jest takim rozmówcą do spraw moralizatorskich, jak Trynkiewicz odnośnie wątku pedofilskiego. No. Czy uważam, że teraz za grubo trochę powiedziałeś z tym porównaniem, ale właśnie... Ale jak za grubo? Typ mówi, no porównujesz go w tym momencie do Trynkiewicza, który krzywdził dzieci i realnie zostało to udowodnione. On tylko coś powiedział. Tylko? Jego słuchają tylko miliony. I aż, ale nie wykonał, posłuchaj, nie wykonał żadnego czynu, super żart, który skrzywdził kogoś. Ale miliony jego widzów są zapatrzone w niego zero-jedynkowo. Te dzieciaki mają papkę z mózgu. Ich idol mówi, oby tak. Aha, a to fajnie. A to czy ja jestem Rosjaninem, czy Polakiem? Ja jestem kosmopolitą. A w ogóle to, kim ja? A w ogóle to gdzie? Ja jestem Polak? A co to jestem Polak? No to dał im wykład, co dobrze. To jest Polak. Czy wejdą tu rosyjskie wojska? Oby tak! Jego widz się pyta z nadzieją, że dostanie odpowiedź na pewno inną. Nie no, co ty? Okej, żeby była jasność. Ja uważam... Bym złego słowa nie powiedział, jakby była odpowiedź, nie no, brońmy Polski, ale brońmy też Ukrainy, jakby z tego wybrnął. A wiesz, co on powiedział? On to powiedział z wewnątrz, z trzewi. Oby tak! To jest typ, który nienawidzi Polski. I tutaj robi pieniądze. Obrzydliwość. I ty z nim rozmawiasz na tematy, kto jaka dziewczyna się prowadzi. Banalizujecie. Bardzo ważne tematy. Ten typ powinien być wyłączony, wymieciony ze strefy jakiegokolwiek wpływu w internetu, cokolwiek. Mówicie, że jakiś gość, góral został zbanowany i mówicie, że to jest obrzydliwość. Obrzydliwość. A lżenie na narodu polskiego, to co to jest? Obrzydliwość czy nie? Okej. Okay. I to w sytuacji wojennej. Jacek, ja rozumiem twoje wzburzenie. Również uważam, że Nitro Zyniak nie zachował tam się dobrze. Uważam, że zachował się źle, mówiąc coś takiego. Natomiast on zawsze, i jego widzowie to rozumieją, mówi coś w konwencji żartu. Żartu. On się tym broni. To ja ci puszczę drugi żart. Dobrze. Żartu. Nie będę komentował. Tak jak ja ci powiedziałem, jak on się broni. Mieszkam za granicą, mieszkam w Breslau. Polaki powinny, kurwa, szanować tutaj pana z zagranicy. Jeszcze coś? No widzisz, ja widzę gościa grającego w LOLa, który po prostu sobie mówi... Żartuję sobie, że mieszka w Breslau. Aha, to do linii Wisły będą Niemcy, ma być ruski mir. Żeby była jasność, uważam, że Nitro Zyniak powinien się od takich żartów pohamować, natomiast to jest jego tłumaczenie, że to są żarty.
skąd wiesz, czy on wtedy żartował? Byłeś w jego w jego umyśle, że a wiesz, że to nie był żart? A Trinkiewicz się tłumaczył przed sądem, że on tak musiał, siła wyższa. A Nitro się tłumaczy, że to był żart. Jaki żart? Ale porównujesz teraz krzywdzenie dzieci do tego, że Nitro Zyniak, grając w Lola, coś sobie powiedział. Weszliśmy na bardzo poważne tematy. Zaczepiłeś temat polskiej racji stanu. Tak, uważam, że takich agentów wpływu nie powinno być w polskiej strefie publicznej. Czyli co z Nitro Zyniakiem powinniśmy teraz zrobić? Wyrzucić go z federacji, powinny z Polski? Powinny dzieciaki, nie, powinny... Mówię, nie, chwila. Refleksja wśród dzieciaków bądź rodziców tych dzieci, które są zapatrzone w takiego typa obrzydliwego zero-jedynkowo. I to nie był żart. Dobrze, a Mikołaj, co ty właśnie o tym sądzisz? Czy uważasz, że biorąc to, co pod mówi... uwagę jego, którym się chwali, niemiecko-rosyjskie pochodzenie, uważam, że to nie był żart. To zaraz do tego przejdziemy, bo też z nim o tym gadałem. Co ty uważasz, że Nitro Zyniak jednak ma taką konwencję, czy jednak faktycznie, tak jak mówi Jacek, jest to rosyjska agentura? Nie, Nitrowi się często odkleja, jak chodzi o jakieś teksty. Nawet niedawno była dosyć głośna afera, jak chodzi o jego tekst tam z gwałtem bodajże. Mhm. Jakoś w żart obrócił czy coś takiego. Że matkę to dosyć... ci zgwałcę, tak. Nie, to było. Było wcześniej też do typa, ja mam to wszystko, jestem dobrze przygotowany. Przygotowujesz tak, się. Tak. No, coś w tym stylu, więc on często palnie coś tak w ogóle bez żadnego namysłu. I to jest kompletna głupota, tak jak na przykład tutaj z tym najazdem na Ukrainę. Czy to jest konwencja? No poniekąd tak. No ale no, według mnie z takich rzeczy to nie za bardzo. Ja bym na przykład chciał bardzo Cage'a zobaczyć z panem Jackiem i Nitrem. Wystraszył i tak się składa, nie że ja jestem druidem, potrafię robić magiczne zaklęcia. Nie podjął tematu, zadeklarował się Utevores, Nitro, jesteś na linii. Słuchamy. No siemano, nie wiem, wy do mnie zadzwoniliście. To Fame musiał zadzwonić. Przysłuchujesz się tutaj, co pan Jacek powiedział? No, są osoby ciekawsze do słuchania niż Jacek Murański. To może wprost, jakby mamy pierwszy, nie wiem czy to pierwszy raz, możliwość, żebyście się skonfrontowali. To powtórz swoje zarzuty do Nitro Zyniaka, tak żeby on mógł odpowiedzieć. No to musiałbym puszczać jeszcze raz te materiały, które no nie chcę tutaj widza zanudzać. Dobra, ty chodzi znasz... o to, że tam mówiłeś, że właśnie mieszkasz w Breslau i że na Donata, czy co sądzisz o tym, gdyby chyba wojska rosyjskie wkroczyły do Polski, to powiedziałeś oby tak. Aha, czyli Jacek Murański kolejny raz posłużył się jakimś wyrywkiem dwusekundowym, czy trwało to chociaż dłużej? No, z pięć. No właśnie. Czyli kolejny raz. No ogólnie tak, no to moje stanowisko jest takie, że może czas, który tam Jacek Murański poświęca na wizji, żeby wytłumaczył, co zrobił dla Ukraińców podczas tej wojny, poza zdobywaniem atencji na konferencjach. Nie wiem, może pojechał pomóc, może zebrał jakąś paczkę. A to jest ciekawe, bo podobno szalony reporter tam dużo pomaga, mimo wszystko, że odwalił podobno, tą akcję. Podobno. Ale to nawet nie o to chodzi, bo Jacek Murański to jest osoba, która codziennie sobie mordę wyciera. Ale słyszę rozszerzony głosik, to bardzo, bardzo dobrze, czyli wrażenie wywarło, więc nie, to... nie udawaj chłopcze, że nie słuchałeś, bo przysłuchiwałeś nie się z ogromnym chłopcze, zainteresowaniem. Słyszę rozszczęsiony, mocno tam pieluszki pewnie są już założone, mocno rozszczęsiony głosik. Trochę inaczej cię widziałem na tych streamach, tam jesteś taki apodyktyczny, tak rządzisz, tam tak wyzywasz. Tutaj masz mocno rozdygotany głosik. Ale dobrze, to pozwólmy, żeby Nitro się wytłumaczył. No w przeciwieństwie do ciebie, zamiast kompromitować rodzinę na żywo, konkretnie. Ja właśnie pływałem w Barcelonie. To słowie, kompromitować. Dobra, konkretnie, użyłeś takiego sformułowania, ja nie bez powodu, bo ja jestem cierpliwy jak sem, co wielokrotnie podkreślam. Kurwa, stary, ty się pochwaliłeś, że zarabiasz 80 tysięcy na YouTubie miesięcznie. Dookoła. Więc teraz tak, bo oczywiście, że to jest bardzo ważna informacja w kontekście tego, co cię czeka, bo ja też zapowiedziałem, że po tym twoim materiale, który na mnie opublikowałeś, ale to jest kwestia biznesowa, bo to się moi wspólnicy o to upomnieli. Okay. Powiedziałeś, konkretnie cytuję, i to nieważne, czy to ma 5 sekund, czy 10, Murański wobec milionów swoich widzów. Murański, oddaj ludziom pieniądze we Wrocławiu. Na to zareagowałem nie tyle ja, co moi wspólnicy. I niejako zobligowali mnie do tego, aby tę sprawę upublicznić. Więc powiem, ja odpowiedziałem i teraz powtarzam ci to jeszcze raz. Masz trzy wyjścia. Albo ujawnisz, o jakie posądzasz mnie niegodziwości konkretnie, albo przeprosisz, albo zapłacisz. Nie ma czwartego wyjścia. Więc konkretnie, kogo miałeś wyjście... na myśli, mówiąc, że Murański oddaj ludziom pieniądze we Wrocławiu? Twój syn Mateusz Murański, w momencie, kiedy mieszkał we Wrocławiu i prowadziła go pewna osoba, u której ty też kiedyś byłeś na wlewach,
nie rozliczył się z nim. Tak, lewy, czyli te kroplówki. Tak. Słuchaj, po pierwsze, mówiłeś to o Jacku Murańskim. Powiedziałeś, no ale właśnie powiedział, że ty też podobno korzystałeś z tego. Ja korzystałem. No powiedział, że Mateusz korzystał i że ty też tam bezsens. Nie, w ogóle to jest jakaś bzdura. W tej chwili chłopak coś tutaj podrzuca, o wlewach mówisz, nadajesz. Po pierwsze jest to nieprawda, co do zasady, żeby było jasne. Konkret. To będziesz miał okazję to wyjaśnić, bo to są poważne sprawy, które rzutują też na sytuację firmy, gdzie jestem zaangażowany. Więc będziesz miał to okazję wyjaśnić. Dobrze zarabiasz, to bardzo dobrze. To jest bardzo dobra wiadomość. Się, kurwa, będziesz, więc po pierwsze, chłopcze, kłamiesz. Jeszcze raz. Teraz jakiś banał przypisujesz do bardzo poważnych zarzutów biznesowych. Bo ja nic nie słyszę. Chłopczyku, po pierwsze kłamiesz, po drugie do bardzo poważnych zarzutów upublicznionych w milionach odsłon, jakiegoś banalnego, nieprawdziwego zresztą przykładu używasz. Po trzecie w końcu mówiłeś o Jacku Murańskim, więc też Jacek Murański, pomijając to, że pierwszy wątek jest nieprawdziwy. Jacek Murański też komuś nie zapłacił czegoś we Wrocławiu? Ogólnie stary, tak mocno krzyczysz, kurwa, że nawet nie rozumiem. Postaraj się troszkę. Ty wszystko opanować. Rozumiesz. Dobra, ja będę Sergiej, ja będę tłumaczył. Jakiś Adderall na ADHD i dopiero ty wtedy... Ty nie mają. Jacek pyta, czy to, jeśli chodzi o te wlewy, to tylko Mateusz twierdzi, że nie zapłacił, czy Jacek też nie zapłacił temu chłopowi od wlewów? No to chyba oni powinni wiedzieć, komu nie zapłacili. Wiem, że jest dług. Dwóch, tak? Dług jest. A, dług, jest dług. No, że macie dług. Brednia kompletna. Wiesz, że brednia. Dobra, a teraz Nitrozyniak powiedział, żebyś nie nazywał go chłopcem, bo to jest dorosły chłop, ma już dzieci, jest zaręczony. Dlaczego nazywasz go chłopcem? Bo chłopcem to jest tak, wiesz... To jest taki rozdygotany chłopiec w takich krótkich spodenkach, rozdygotany emocjonalnie przed tym swoim komputerem, tam się puszy, tam wyzywa, tam życzy właśnie tam lży tych swoich rozmówców. Jednemu będzie gwałcił matkę, drugiemu... Ale ja mówię o konkretach, ja mówię o faktach. Kogo ja lżę? Ja mówię o konkretach. A na żywo to jest taka rozdygotana galaretka, tam pampersy wystają. W tej chwili też słyszę głosik mocno rozedrgany. Słabiutki jesteś, chłopczyku, bardzo słabiutki jesteś. Ja powiem ci więcej. Sergiej, ciebie już nie ma. Czy to groźba? Biznesowo ciebie już nie ma, no ale chociaż w sumie ci dobrze życzę, bo upubliczniłeś te zarobki 80... W Polsce ruski agent wpływu zarabia 80 tysięcy dolarów na tej naiwnej młodzieży. Ludzie, opamiętajcie się. Ty chcesz go pozwać o to, że powiedział, że twój syn ma dług? Nie powiedział, że mój syn. Powiedział Jacek Murański. Rzucił no dobrze, to twierdzisz... Jacek Murański, oddaj ludziom pieniądze we Wrocławiu. Okej, okay, to twierdzisz, że ten pozew będzie na taką sumę, że on go puści z torbami i biznesowo już nie będzie istniał? Będzie uzasadniony, oczywiście. Ja czyli uzasadniony, będzie uzasadniony, że przez to, że tak powiedział, że masz długi, straty, to ty potraciłeś tysiące, setki tysięcy. Tak, zweryfikowane straty na wizerunku firmy, gdzie jestem wspólnikiem. Tak. To już przestaniesz się wydzierać? No. Można dojść do głosu? Tak. Bo to jest właśnie taka taktyka, kurwa, twoja, że za każdym razem głośniej, kurwa, mocniej, więcej. Ale fakty. No to fakty są takie, kurwa, że od 3 miesięcy tym straszysz i nic nie robisz. Bo ty jesteś, kurwa, stand-uperem. Jesteś łysym, kurwa, stand-uperem. Masz 60 lat, kurwa, i jedyne, co osiągnąłeś, to krzyczenie, kurwa, na cage'ach i na konferencjach swojej mamy. Nie jest to dobre dla kampanii, że w programie na żywo takie są oskarżenia, że jesteś łysym stand-uperem, a chciałbyś zostać prezydentem. Więc po pierwsze, przygotuj się lepiej, jeżeli o kimś rozmawiasz, bo ty masz lat 28, ja mam 52, więc do 60... To przygotuj się lepiej, bo mam lat 27, kurwa. Do 60 mi jeszcze trochę brakuje. No ale tak jest, mniejsza różnica jest między 60 a 52, a między 27 no dobra, a 28. Rzeczy, Jacek. No i do rzeczy, no jakie to zarzuty się pojawiły? Że tam macie jakieś długi, no Nitrozyniak twierdzi, że są jakieś tam. No ale ty twierdzisz, że nie ma. Bzdura, no to wiesz, a ja twierdzę Wardęga, Równie dobrze można by sformułować zarzut jakiś obrzydliwy, że Wardęga kogoś wczoraj okradł. No czy dobra, to jest, rozumiem. Polega na prawdzie? No chłopak bredzi, no bredzi. Nitro, a co sądzisz o tym, że Jacek... A co do zasady, mówił, że 3 miesiące czeka, to jeszcze trochę poczekasz, chłopcze, to się musi wszystko odstać. Kurwa, nie mówię, chłopcze, chłopcze, chłopcze,
Chłopcze, zamknij buzię i nie pomagaj sobie, to bo ciągle te przecinki używasz, KKK, bo masz, wiem, że masz ciężko. Język polski to jest tobie, dla ciebie nowy język, to nie jest twój język, to nie jest twój język narodowy. Więc rozumiem, że masz, nie masz takiej biegłości w języku polskim posługiwania się, ale co do zasady, tańcula czeka już pół roku. Tak działają polskie sądy i to się musi odstać. Musimy też odpowiednio uzasadnić w tym pozwie, ale bardzo dobrą informacją jest, na co zwrócili mi uwagę moi wspólnicy, że chłopak ma bardzo poważne źródła dochodów. Otóż ta ruska onuca zarabia na polskich dzieciakach 80 tysięcy dolarów miesięcznie. Chciałbym to wyjaśnić, bo tak. Okej, rozumiem, że pozywasz Nitrozyniaka. Teraz chciałbym wyjaśnić, bo nazywasz go, że on ma w ogóle pochodzenie, że on nie jest Polakiem. Rozmawiałem o tym z Nitrozyniakiem. Nitrozyniak twierdzi, że to jest jakieś w ogóle wymyślone przez siebie. Ja się posłużę dowodami, sam ich dostarczył. Znaczy twierdzisz, że... Dostarczył ich sam, chwalił. Mam tutaj te dowody, pokażę ci też, bo już nie chcę... Jakiej podstawie twierdzisz, że to nie jest Polak? Ponieważ sam się pochwalił swoim rosyjsko-niemieckim pochodzeniem. Babcia, jak stwierdził, jest z pochodzenia Rosjanką. Babcia jest pochodzenia Rosjanką, a dziadek Niemcem. No to są jego słowa. Bo była mowa tam na jednym pytanie od widza. I na tej podstawie twierdzi, że to jest jak rosyjska agentura. Jak na tej podstawie? On twierdzi. Ja powtarzam po nim. Dobra, ale przestaniesz krzyczeć teraz, czy nie? Chłopcze, mów. A obecne ziemi Polski do kogo należały przed pierwszą wojną światową? Ziemie polskie, chłopcze, teraz nie próbuj wybrnąć, powiedziałeś wprost. Nie, żaden Polak przed wojną, przed pierwszą wojną światową nie powiedziałby, żyjąc pod zaborem niemieckim, że jest Niemcem, a Polak żyjący pod zaborem rosyjskim nie brni w absurd, chłopcze. A Polak żyjący pod zaborem rosyjskim nie powiedziałby, że jest Rosjaninem. No nie brni, jesteś infantylnym ignorantem, nie brni w absurd. Nie obraź tego absurdem. Nie ograsz tego. No dobra, ale nawet jeżeli ma jakieś w rodzinie obcokrajowców, czy to... nie ma nic złego, tylko te... Ty go nazywasz rosyjskim agentem. Nie, ja go nazywam rosyjskim agentem po tym, co powiedział. W dniu ataku Rosji na Ukrainę, na pytanie widza, czy to dojdzie do Polski, czy ten atak rosyjski, odpowiada: oby tak. Nie ma niczego złego, że ktoś ma babcię Rosjankę, a dziadka Niemca. No dobrze, to dajmy się mu teraz wytłumaczyć. Złego, ale to wiele tłumaczy. Dobra, okay. Jeżeli typ o pochodzeniu niemieckim mówi, że jest panem z Breslau i Polaczki mają przed nim tyle, to odpowiedzieć. To jest wiele zarzut. Tłumaczy. Super. W tym kontekście. Tak, jest zarzut. Chłopcze, mów. Będziesz teraz jak mantrę powtarzał. Nie mów do mnie, chłopcze, to po pierwsze. Chłopcze, a po drugie będziesz teraz jak mantrę, tak? Brakuje ci argumentów jak mantrę. Niczego mi nie brakuje. Będziesz cytował szodny. Niczego mi nie brakuje. A daj teraz Nitrozyniakowi powiedzieć. Więc jakbyś był ty masz problem na twarzy. Ale daj Nitrozyniakowi. Jacek, tobie się nie da przerywać. Bo tam ty chyba się tam często przechadzasz po Parku Południowym, bo coś tam nie możesz zmazać tego, co tam ci zostało po ptakach na twarzy. To teraz dajesz argumentu, że ma znamie na twarzy? Ja? To właśnie tak jest Jacek Murański, pomówić odnośnie pochodzenia. No ale chuj, on jest łysym kwelem, kurwa. Też i ma mordę kartofel, jak już chcemy tutaj, jak już teraz fizyczności obrażać. Sorry, jeszcze Twitch coś, administration. Mam do ciebie pytanie. Chłopcze, jakiś konkret. Nitrozyniak, mam do ciebie też pytanie. Bredzisz, chłopcze, bredzisz. Ale dobrze, daj mu odpowiedzieć. Mam do ciebie pytanie, bo Jacek tutaj zadeklarował, że w 2030 roku, i mówi to śmiertelnie poważnie, będzie kandydował na prezydenta. Co ty o tym sądzisz? Sądzę o tym, że Jacek Murański nawet nie wie, że w 2030 roku nie będzie wyborów na prezydenta. Więc chyba... Na tyle poważnie biorę jego kandydaturę. Dokładnie będą. Jak mam traktować poważnie gościa, który twierdzi, że używa jakiegoś argumentu, a to jest brednia. No, ta kadencja kończy się w roku 25, kolejne wybory, lekko licząc. Więc informuję cię, w Polsce kadencja, w przeciwieństwie do parlamentarnej, trwa prezydencka 5 lat. Teraz wybory będą w 25. Nitro, 25 plus 5 to jest? Halo? Okay. Ile? To akurat muszę przyznać, trochę się... Majtnąłem. Majtnąłeś się, bo jesteś majtkiem, no to się majtnąłeś. Jeszcze podpiętym pod pampersy, więc majtnąłeś się. To jest jedyny raz, kiedy będziesz miał rację podczas tej dyskusji, więc możesz sobie piątkę wbić. Ale kto wie, może będą jakieś przyspieszone, nikt nie wie, jak to będzie. Oczywiście to nie jest moja groźba. Raczej wyborów na prezydenta nie przyspieszają, w przeciwieństwie do parlamentarnych. No ale spoko. Możesz winszować. Wow, pierwszy raz, że grałeś. Jak jeszcze masz coś mi do powiedzenia, nie wiem, ojca mi nawyzywasz, matkę, siostrę, babcię. A ja mam pytanie, bo miało dojść do waszej konfrontacji. Mhm. Była umówiona jakaś przed walką Nitrozyniaka. Czemu do tej konfrontacji nie doszło? Bo przyszedł Jacek Murański dzień przed walką, a następny dzień, czyli w dniu, kiedy odbywała się walka,
No nie, akurat nie byłem w stanie, żeby chodzić i jakiś wywiadów udzielać ludziom, kurwa, odlepionym. Jest to chyba w miarę zrozumiałe, nie? Że w Fight the Day'u się... No to za to się dzisiaj się za to, Siergiej, ładnie wyświetliłeś. Także chłopcze, dziękujemy ci. Ale wiesz co, będziesz tutaj za każdym razem, będziesz za każdym razem nie pomawiał odnośnie, jakbym był Rosjanem. Dobrze wiesz, jakie to... Rosjaninem. I to nie pomawiam, tylko to są twoje słowa. Ja używam jako argumentu twoich własnych słów. Ty się tym chwaliłeś. I w kontekście tego, że życzysz Polsce rosyjskiej okupacji i jednocześnie mieszkając we Wrocławiu mówisz o tym mieście Breslau i twierdzisz, że Polaczki się mają niemieckiemu panu kłaniać, to wiele tłumaczy. To tylko tyle i aż tyle. To bardzo dużo mówi o tobie. Tyle. Już? Skończyłeś? Dla każdego średnio inteligentnego widza ten przekaz jest oczywisty. No. Właśnie dla każdego średnio inteligentnego widza w momencie, kiedy Rosja napada na Ukrainę, a ty chodzisz i kurwa jak mantrę powtarzasz, że moja matka jest Rosjanką, babcia kurwa. Babcia. Sam się budujesz, nie powtarzam. Powtarzam kurwa, po tobie. Kurwa, powtarzam taką, twój przekaz. Narrację, chłopcze. Ja po części był chłopcze. Inny, kurwa, no powtarzam. Ale ja zaraz kłamię i nie mogę, muszę to sprostować. Nie powtarzam jak mantrę, tylko chłopcze, powtarzam po tobie. Siergiej, po tobie powtarzam. Nie, no idiota, kurwa. Jesteś, kurwa, łysym idiotą. W wieku 50 lat zamiast, kurwa, bawić się z wnuczkiem, to ty chodzisz, kurwa, po programach i wyzywasz, kurwa, 20-latków. Chciałem ci pogratulować, jesteś naprawdę, kurwa... Ja stwierdzam fakty, nie wyzywam. Stwierdzam fakty. No, masz już bliżej niż dalej, więc, kurwa, no, winszuję temu, jak spożywasz swoje ostatnie lata. To wyjdź na trzeciego po reporterze i po tańculi, to zobaczymy, czy mam bliżej niż dalej. Bo jesteś ode mnie o, ile tam, 27 lat młodszy. Czy 20... Po pierwsze, byłeś w stanie trzecią walkę stoczyć. Tego szczura? Marzenie. Tego szczura? No, ale z dwoma połamanymi rękami. Ale to oczywiście, na trzeciego niech wychodzi. To zobaczymy, kto ma bliżej niż dalej. Ej, Maulacik w krótkich spodenkach. To zobaczymy, kto ma bliżej niż dalej. No, na zmęczonego to, podwójną to, walką. Wychodzisz? Ale, sonach, to nie jest moja ale wychodzisz? Ty. Nie stać się chłopcze, na to. Wychodzisz? Na zmęczonego, na to. Jak to mówisz, starego dziada i tak dalej, który ma bliżej niż dalej. Wychodzisz na trzeciego? Powiem ci tak, jesteś kurwa mnie wartą atencji, więc to jest chyba ostatni raz, kiedy z tobą w życiu rozmawiałem. I nie próbuj do mnie podchodzić w życiu realnym, bo gdzieś się przetniemy. No dobrze, myślę, że na tym zakończymy, jeśli chodzi o rozmowę. Dzięki Nitro, że odebrałeś od fejmu. No, trzymajcie się. Odebrał ode mnie, bo chciał sobie ze mną porozmawiać, tylko mu nie wyszło. No dobrze, ale czy uważasz, że taka pyskówka, gdzie w ogóle pobiło to rekord oglądalności, jeśli chodzi o programy Fejmu, czy to wpłynie pozytywnie na twoją przyszłą kampanię wyborczą? Ale nie wiem, o czym mówisz, co pobiło programy Fejmu. Pobiliśmy rekord, dostałem na ucho taką informację, że było najwięcej osób. Natomiast moje pytanie, czy taka pyskówka pozytywnie... Nie, z mojej strony to są merytoryczne argumenty i niech każdy sobie wyciągnie własne wnioski. Ja nie ale agituję. Taka pyskówka pasuje dla prezydenta? Nie będzie to później wyciągane podczas kampanii wyborczej? Ja prowadzę na argumentach. To, że ktoś używa słów takich, jak używa ten Siergiej, to ja na to nie mam wpływu. Ewentualnie mógłby ktoś go uciszyć, ale też jestem generalnie za tym, żeby się dać wypowiedzieć. Nawet jak się ktoś mówi głupoty, no to mówił. Ja opieram swój przekaz na argumentach. Do ilu to widzów dotrze? Nie wiem, ale kropla drąży skałę. I powtarzam. Używam argumentów, przytoczyłem jego własne słowa, przytoczyłem jego wypowiedzi, to są jego filmiki, tu nie jest nic manipulowane. Ten chłopak sam dał sobie najlepszy obraz, jaki mógł dać. I ten chłopaczyna, ten Siergiej, zarabia w Polsce na Polakach 80 tysięcy dolarów, przepraszam, złotych, bo tam jest 25 tysięcy dolarów, 80 tysięcy złotych miesięcznie. Lżąc Polaków, polski naród i życząc nam rosyjskiego zniewolenia. Coś jeszcze? Koniec, kropka. Tyle. I Polska na to pozwala. Płaci podatki. To jest najlepszy przykład. No, no właśnie, zastanówmy się. Gdzie on płaci podatki? No w Polsce. Tego nie wiem.